Szanowni Państwo, o sprawie dowiedziałem się na godzinę temu na Komisji Budżetu i jestem zakłopotany, ponieważ w pewnym sensie doszło do zestawienia 16 tysięcy na holter dla dzieci z ławką za 16 tysięcy. Ja do protokołu wyraziłem zdanie odrębne. Protestuję przeciwko kupowaniu ławek za 16 tysięcy. Natomiast za całą uchwałą 446 będę głosował za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nikt się więcej nie zgłosił. Opinia komisji, panie przewodniczący. Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Prawa jest pozytywna i pozwolę sobie jeszcze zaznaczyć, chciałbym podziękować członkom Komisji Budżetu, Finansów i Prawa za jednomyślność, postawę i empatię, szczególnie dotyczącą pomocy dla naszego szpitala, dla naszych najmłodszych pacjentów, że już nie będą musieli wyczekiwać i pożyczać od innych wydziałów, szczególnie od interny, tych holterów 24-godzinnych i rejestratorów EG. Także się cieszę, że mogliśmy się przyczynić do tego, że na bieżąco lekarze będą mogli monitorować stan serca naszych najmłodszych pacjentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 41/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018 wraz z dwoma autopoprawkami. Proszę o głosowanie.